to pomieszczenie zostało, można powiedzieć, ufundowane. Remont tego pomieszczenia został ufundowany przez Radę Dzielnic, przez Urząd Miasta Wadesławowo, Gminę Wadesławowo i część z naszych pieniędzy własnymi siłami żeśmy tutaj to odnowili, ponieważ tu był kiedyś garaż. I żeśmy przygotowali to pomieszczenie jako, chcemy przygotować jako Izbę Pamięci po części, bo funkcyjnie to nam służy jako pomieszczenie do szkoły. Ostatnim czasem chcieliśmy po prostu coś nowego tutaj wprowadzić w tą naszą przyszłą Izbę Pamięci, no i po prostu żeśmy stwierdzili, że czas wyremontować gablotę i ten sztandar jakoś wyeksponować, żeby był tą naszą historią. No ale to nie tylko sztandar, bo rozumiem, że tych eksponatów będzie tu więcej. Tak, tak, mamy bardzo dużo eksponatów i powolutku chcemy je tutaj wyeksponować, aby można było je zobaczyć. Będziemy zapraszać tutaj różne grupy, czy szkoły, czy przedszkola, czy tutaj klub seniora. Ten sztandar był ufundowany w 1948 roku. Inicjatorem był Stanisław Toruliński, między innymi. I mieszkańcy, również firmy, właściciele kutrów, wędzarni i tak dalej, to byli tak zwani sponsorzy, których można jeszcze do tej pory odczytać na tak zwanych gwoździach sztandarowych, że tam są i bardzo dużo jest takich firm, Rada Narodowa, no i firmy z Łeby, z Brzeszcza, z wszystkich tu okolic, którzy tam się przyczynili do ufundowania tego sztandaru. To dobrze, że młodzi dbają o tą pamięć historyczną? No bardzo dobrze, no bo to by po prostu z pokolenia na pokolenie wszystko, ludzie wymierają i pamięć też jest zawodna, no i no najwięcej nam dają właśnie te kroniki Jerzego Potoka, które tu przeglądamy, mamy je na tym i tam się można dowiedzieć bardzo różnych ciekawych rzeczy.